Szpital powiatowy w Grójcu rozpoczął szczepienia trzecią, tak zwaną przypominającą dawką szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19. Osoby uprawnione do przyjęcia trzeciej dawki mogą się zgłaszać do placówki w godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku. Trzecia dawka przypominająca już jest podawana w szpitalu w Grójcu. Każdy, kto może tą dawkę dostać i znajduje się w grupie osób, które tą dawkę powinny otrzymać, może spokojnie albo się zarejestrować, albo przyjść osobiście i taką dawkę przypominającą otrzyma. Z tego, co wszyscy powinni już wiedzieć, co było podawane w mediach, dawkę podtrzymującą przede wszystkim muszą otrzymać osoby, które mają obniżony poziom przeciwciał, czyli osoby, które chorują na jakieś choroby przewlekłe czy choroby nowotworowe, oraz osoby, które są z grup wyższego ryzyka, spotykające się z ludźmi, którzy mogą być zarażeni wirusem, czyli medycy, osoby powyżej roku 50. Szczepionki, które w tej chwili zostały już podane, czyli osoby, które już dwie szczepionki przeszły, na pewno są osobami, które wypadają z grupy ryzyka ciężkich zachorowań. Natomiast z tego, co wiadomo mnie i wszystkim innym kolegom, to wszystkie cięższe przypadki, które trafiają czy na SORY, czy na leczenie przy pomocy respiratorów, czyli wszystkie ciężkie przypadki, są to osoby, które się nie zaszczepiły. Do pandemii podchodzimy można powiedzieć, bardziej spokojnie, ponieważ wiemy już, czego się spodziewać, wiemy, w jaki sposób walczyć i wiemy, jak się przystosować do zwiększonej ilości zachorowań i jak dalej postępować po prostu. Poza tym jesteśmy my już jako medycy zaszczepieni tymi dwoma dawkami. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie większość z nas się zaszczepi tą trzecią dawką, żeby móc, jak to się mówi, w razie potrzeby być na posterunku i pomagać chorym.